Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z wami w dzień tygodnia. Piątek. Tygodnia koniec i początek. Ja już się nie mogę doczekać soboty, czyli dnia jutrzejszego. Bo po pierwsze już się zobaczę z Karolcią, a po drugie mamy babskie wyjście, także po prostu się już nie mogę doczekać. I co? I teraz zaczynamy oczywiście, dzionek jest oczywiście rano, nie wiem, ale gdzieś około chyba 10. Zaczniemy sobie może od przemycia twarzy tym one step co? Water Comfort One Step Cleanser, o. Zawsze zapominam. Także przemywamy. Ociupinkę. Ja nie miałam aż takiego makijażu. Wczoraj miałam tylko ociupineczkę podkładu i ociupineczkę, słuchajcie, no, rozświetlacza. Dlatego, że bardzo lubię w pracy mieć taki delikatny efekt rozświetlenia na twarzy. Ale tego nie jest za dużo. Czekajcie, do świetniczka trafiam. Okidoki, nagramy sobie vloga, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, połączę go oczywiście z dniem jutrzejszym właśnie, jakieś tam szykowania, czy tam coś tam Wam pokażę, nie wiem jeszcze nawet jak idę ubrana, chciałabym mieć w krótkich spodenkach i w jakimś topiku, dlatego, że po pierwsze zbliża mi się okres dni kobiece, a po drugie, no jednak tak jest najwygodniej, także jeżeli chodzi, słuchajcie, o poruszanie się, o tańczenie, to sukienki mnie po prostu krępują, w sensie krępują moje ruchy. Ja lubię szaleć, lubię poskakać na parkiecie, jak jest jakaś fajna muzyczka, także zobaczymy, na czym to postaniemy, czy to będzie sukienka, czy to będą spodenki. Teraz przemywam twarz sobie, znaczy przemywam, teraz już przecieram tonikiem. Tonik oczywiście cały czas używam ten Extra Comfort Toning Lotion i to jest ten z Clarins, już Wam pokażę, ile go mam na zużyciu, a już go mam i mam i jeszcze go mieć będę, także teraz muszę chwilunię odczekać, aż to fajnie wchłonie. Stylizacja moja dzisiaj jest bardzo na sportowo, dlatego iż muszę iść, słuchajcie, do concealu po raz kolejny, byłam 2 dni temu. A byłam, słuchajcie, aplikować dzieciom o darmowe obiady, w sumie Gracjanowi, bo Oliwia niestety, ale ma odpłatnie w akademii. Także aplikuję mu właśnie, słuchajcie, o free meals i o mundurki, czyli o uniformy. Także zawsze macie ten taki przywilej, że samotnym rodzicom z jakimiś niewysokimi dochodami oczywiście. Miasto, państwo dofinansowuje po prostu pewne rzeczy. Tak jak w tym przypadku właśnie obiady w szkole, czy też na przykład właśnie mundurki, na które tak naprawdę wydaje się po prostu niemało. Dobra, teraz co my sobie zastosujemy? Ja o te mundurki, słuchajcie, aplikowałam już w czerwcu chyba bodajże. Ale właśnie dostałam papier od nich, byłam 2 dni temu w ogóle, jak byłam w sprawie mieszkania, to od razu właśnie zapytałam się, co w tej sprawie, bo aplikowałam i miałam czekać kilka dni, a czekam już, kurczę, kilkanaście. No i pani stwierdziła, obudziła się oczywiście standardowo, tutaj taki mają burdel, słuchajcie, w tych komputerach, w tych systemach, że to się w głowie nie mieści. I pani stwierdziła, że potrzebują ode mnie jakieś payslipy z pracy. Co oczywiście nie ma problemu, wysłałam im na tego samego dnia, wysłałam im na maila, a dzisiaj dostaję list, że oni oczekują ode mnie papier z revenue o dochodach za cały rok. Także po prostu masakrito, jakby to mi powiedziała od razu, doniosłabym jej to od razu. A ona mi mówi, że chce payslipy, ja im wysyłam, a oni nagle się budzą, że chcą jeszcze to. Znaczy nie jeszcze, tylko że w ogóle chcą to. Także syf jeden wielki, ale to standard, ja już to zauważyłam, słuchajcie, to kto mieszka w UK i załatwia coś przez Conceal, to wie, o czym ja mówię. Nic się stało, nic się naprawdę nie stało, po prostu olejek zwalił mi wszystko, co tu miałam na tym. I tak już nie będę tutaj, słuchajcie, układać, bo to i tak niedługo się tutaj wszystko pozmienia, także nie będzie tutaj tych rzeczy. Ok, witaminka D3.
D. Witamina D3, D. Jak zwał, tak zwał. Perfumki. Używam teraz tego. Bardzo często go zresztą używam, powiem wam szczerze. Albo jego używam ostatnio, albo właśnie Aliena. Także jakoś tak na przemian. Okidoki. Można powiedzieć, że ja już jestem praktycznie, że gotowa. Jeszcze tylko poleci serum na twarz i tak myślę, że użyję i wykończę sobie w końcu to. Ale zanim to, to jeszcze pod oczy. Pod oczy leci Christian. Chciał być Christian Dior. Nie, Christian Breton. Nie Dior. Nie Dior pod oczy, tylko Breton. Ok, ociupineczka. Jak widzicie, nie daje tego dużo. Okolica pod oczami jest bardzo taka delikatna. Także tutaj nie ma co szaleć. Okidoki, daję sobie też na powieki. No i zaraz będę leciała, także zobaczymy, co uda mi się tam załatwić. Czy dostanę już jakąś odpowiedź, ale pewnie nie. Jak znam życie, to powiedzą, że odpowiedzą za jakiś czas, a za jakiś czas to już mnie tutaj nie będzie, będę kurde w Polsce. I tak to właśnie wygląda. A specjalnie chciałam ruszyć ten temat przed holidayem, żeby już wiedzieć, na czym stoję. Ale nie. Oni mają czas, słuchajcie. Oni mają czas. No ale dobra, spoko. Nie śpieszy się. Do końca sierpnia mają czas, także... U mnie jakby nic się nie zmieniło, poza tym, że zamieniłam samozatrudnienie, które zamkłam, zamieniłam na po prostu zatrudnienie. Natomiast jeżeli chodzi o stawki, o kwoty, to one są bardzo, bardzo zbliżone. Mam podobne godziny i podobną płacę. Także tu akurat niewiele uległo zmianie. Poza tym, że już nie ja się muszę rozliczać, tylko już mnie firma, czyli mój szef już mnie rozlicza. Także to jest naprawdę plus. Plus, bo powiem wam szczerze, że jak chcecie znaleźć księgową... I nie muszę tutaj używać słowa dobrą, dlatego że jeżeli pracujecie na cały etat i oczekujecie jakichś zwrotów z podatków, to jak najbardziej tak. Natomiast ja byłam na zerówce i powiem wam, że ja... Nie miałam żadnych dopłat ani wypłat, także żadnych zwrotów z podatku ja nie oczekiwałam. Byłam na zero, na tym VAT-ie zerowym, czy jak to się tam nazywa. Ja się na tym nie znam, rozliczała mnie księgowa i powiem wam szczerze, że to jest święty spokój, dlatego że taka księgowa życzy sobie, słuchajcie, jak macie znajomą, to może wam weźmie z 40-45 funtów. Normalnie to chodzi 60-90 funtów, nawet wyżej, za takie rozliczenie roczne, półroczne, jak tam potrzebujecie. Także nie są to małe pieniądze ogólnie. Jeżeli ktoś pracuje na płyta, to naprawdę nie są to małe pieniądze. No ale tak trzeba, taki wymysł. No i co poradzicie? Także ja bardzo się cieszę, że miałam swoją księgową. No ale teraz przynajmniej już nie trzeba dupki zawracać. Dobra, teraz myram usta, słuchajcie, nawilżam. Po tych hialuronowym wypełniaczu z Eveline'a, który do mnie jedzie następne opakowanie, z czego się bardzo cieszę. Karolcia mi zakupiła w Polsce. Bardzo, bardzo się cieszę. O tym mówię oczywiście. Cały czas to używam, dzień w dzień praktycznie. Bardzo fajny daje efekt i niech mi nikt nie mówi, że to nie działa, bo to po prostu działa jakieś cuda, naprawdę. Bez wstrzykiwania, słuchajcie, kwasu macie po prostu takie usta, które wyglądają jakbyście dopiero co wyszły i się wstrzykiwały. Okej, nie maluję się, pokażę wam też dzisiaj przesyłkę. O ile się nie mylę, to powinno to być chyba z Lovely Wholesale. Nie pamiętam nawet już, co tutaj jest, ile rzeczy jest, ale to już wam nagram, jak wrócimy. Teraz pójdziemy sobie, załatwimy to, co jest najważniejsze. Ja zawsze takie, wiecie, najważniejsze sprawy są takie dla mnie priorytetowe. Jedyne, co jeszcze mogę poprawić, to są brwi, na które chcę iść jutro. To znaczy ja zaskoczę pewnie, słuchajcie, zaskoczę Patrycję, bo idzie do niej Karolcia, będzie robiła włosy. No ale ja wiem, jak się robi włosy i w międzyczasie, jak Karolcia będzie siedziała po prostu z tym czymś tam na włosach, to... Trzy minuty może mi Patrycja machnąć właśnie, słuchajcie, brwi. I będę miała już troszeczkę spokój. Także
Także tak właśnie chcą i planują zrobić, ale nie chcę też nic mówić na razie Patrycji, bo nie chcę, żeby Karolcia w sumie do końca wiedziała, że ja tam wpadnę, chociaż dzisiaj pewnie przyjdzie się przywitać może ze mną do pracy, tak wiecie, tak na szybciora, że jak zajadą i nie będzie padnięta, zmęczona, to może mnie odwiedzi, może. Ja dzisiaj kończę, słuchajcie, o 22. Jutro mam wolne, jak wiecie, bo mam wychodne, z czego się mega, mega, mega cieszę. W niedzielę miałam być do 8, ale wczoraj się właśnie dowiedziałam od dziewczyn, że zamieniamy się. Nie ma komu przyjść, słuchajcie, w niedzielę, więc ja przychodzę na czwartą i nie jestem do 8, tylko będę do 23:30, czyli tak jak wczoraj. Także z jednej strony dobrze, a z drugiej strony to się okaże, bo będę po imprezie, więc mogę się czuć średnio. No ale cóż, praca to praca i wiem, że pracuję i niestety, no muszę niestety się tutaj w tej kwestii takiej alkoholowej kontrolować, czyli nie mogę zbyt dużo wypić, bo wiem, że na drugi dzień idę do pracy i tak bym szła na 4 godziny, no ale w tym przypadku idę na tych godzin troszeczkę więcej, to tym bardziej muszę, no niestety, ale być okej. Okay. Dobra. I co jeszcze? I to wszystko. Biorę tylko dokumenty, zakładam buty i lecimy. I odezwę się do Was, jak wrócę. No i hejo, hejo, robaczki. Ja już byłam, słuchajcie, w Concealu, załatwiłam to, co miałam załatwić. Byłam nawet w New Looku, byłam w Savoy, ale tam Wam nie nagrywam. Mam co nieco z New Looka, jakieś tam promki, promki. Także może coś wybrałam nawet na wejście na jutro, ale tego nie wiem. I co? I na zdrowie. Dziękuję. No, także lecę teraz, słuchajcie, jeszcze do Humbergensa. Muszę sobie kupić jakiś serek, albo ser, albo szynkę. Jeszcze do kanapek, tak, żeby mi do środy starczyło. W sumie to praktycznie do wtorku. Znowu kichnę. Pokażę Wam oczywiście w domu, jak już będę, co zakupiłam. Jeżeli chodzi o Council, no to udało mi się dostarczyć po prostu te dokumenty, które potrzebowali. Póki co nie będą potrzebować nic więcej i nie w przyszłym, tylko w następnym tygodniu, czyli za 2 tygodnie można powiedzieć, powinnam już dostać odpowiedź, a według mnie to powinnam dostać to dofinansowanie do mundurków, więc byłoby super. Pogoda jest bardzo, bardzo fajna i powiem Wam, że idę właśnie do Kosty i z Kosty odezwę się do Was już z domu. Jesus Christ, aż się zagotowałam. Lalo, przez ciebie mi spadł telefon. No tak. No przez ciebie. Tak. No, bo mi tu zaglądasz w te siaty i zaglądasz. No zobaczcie, jak ona ciekawa. Co ty chcesz tu zobaczyć? Co ty byś tu chciała? Co tu jest? Co tu jest w tej szafce takiego interesującego, co? Herbata, kawa, barszczyk, rosołek, nurofen. Co chcesz? Płatki? Lalo. No, łobuzie ty. Ty mój łobuzie, ty mój łobuzie ty. Skacze mi tutaj i telefon by mi spadł. Dobra, pokażę Wam szybciutko tak, o co zakupiłam. Teraz przejdziemy jeszcze do unboxingu. Kurde, jak ja wyglądam. Do unboxingu tego chyba z Lovely Wholesale, ale już nie pamiętam. Więc w Tesco zakupiłam sobie aktyw witamin, jakiś magnez i witaminy. Ściema, ale dobre. Do pracy kupiłam nam ten. To są te takie jak delicje. To są malinowe, jakieś Jaffa Cakes Supreme z Wedla. No jak delicje. Także to wziąłam sobie rosołek, złotą zupę z Wifonu, bardzo lubię. I chyba to wszystko z Tesco. I teraz tutaj co zakupiłam. Byłam właśnie w kontakcie, słuchajcie, z... Teraz Wam pokażę rzeczy z New Looka. Byłam w kontakcie z Oliwcią, dlatego że zauważyłam, że nowa bluzka wyszła z Ariana Grande, a przecież moje dziecko po prostu fisiuje na jej punkcie. Więc napisałam szybciutko właśnie do Łukasza, wysłałam zdjęcie, czy ona chce. No i mama tak chce, poproszę i w ogóle. Także też Wam pokazuję taką, jak zwykle czarna, jakby nie mogli zrobić białej, beżowej, szarej, nie wiem, błękitnej. No dobra, niech będzie jej czarna. Taka, no i tu sobie siedzi Ariana, taka trochę zmutowana jest ta Ariana, Wam powiem. W ogóle jakby trochę do Ariany niepodobna, no ja nie wiem. Ale zobaczcie. Powiem Wam szczerze, że bardzo nieładne zdjęcie, według mnie, no ale
Oliwii się spodobało i to jest dla mnie najważniejsze. Także taka bluzka, wzięłam jej rozmiar 6, ona była po 13 funtów. Także to jest dla niuni mojej. To jej od razu zawiozę. I teraz tak, tutaj było coś na przecenach i zakupiłam sobie dwie. Takie o. Jedna jest taka i zobaczymy, dlatego że zbliżają mi się dni kobiece. Mam nadzieję, że nie dostanę jeszcze dziś ani jutro rano, ale wolę być zabezpieczona, przezorny, ubezpieczony zawsze. No i chyba założę sobie jedną z tych, bo kupiłam dwie takie same, tylko inny kolor. Już Wam pokazuję, one były po 8. One były przecenione z 11 na... Gdzie ta naklejka jest? Z 11 na 8... 8,24, o bardzo proszę, taka jest przecena, tutaj jest ta naklejka. No i to są takie fajne, bardzo takie mięciutkie i można śmiało bez stanika, jeszcze nie wiem czy czerwoną czy czarną bym założyła, wzięłam sobie dziesiątki, bo ósemki będą takie opięte, za ciasne, ja nie lubię być taka obciska, obciskująca. Także taka czerwień czy tam malinka i czarna, więc zobaczymy, być może w której z nich pójdę i w spodenkach, tak bym chciała najbardziej. No i druga, jaką kupiłam, też była przeceniona z 15 na 6, z 6 na 4, a z 4 chyba na 2, aczkolwiek muszę to jeszcze raz sprawdzić, bo w końcu nawet nie spojrzałam na kasie, jak pani nabiła. Taka, fajny nawet wzorek z takim 3/4, czy prawie że długim rękawkiem, bezpieczna, nie widać za bardzo pępka i taka hiszpankowa, ale bardzo fajna, naprawdę, na taki... cieplutki dzień, ale nie gorący, naprawdę super, więc muszę to tylko sprawdzić, słuchajcie, jak ona mi to nabiła. Zobaczmy, 2 funty, jakieś print Bardot, cokolwiek to znaczy, też 2 funty, później jakieś 11 funtów, to za, ja nie wiem, co to było za 11. Ariana Grande to później, 12,99, no to po nią się wróciłam, czyli to było 2,2, 11. Co to było za 11, słuchajcie? I mam tutaj coś za 11, za 11 minus 2. Aha, czyli to są właśnie te. Czyli się zgadza. Czyli za 8,24. Bo 11 minus 2, 75. Zgadza się. Czyli 8 i 8, 8,24, 8,24. By się zgadzało. I wszystko mnie wyniosło 20 funtów i 53 pi. Także super ekstra, naprawdę bardzo się cieszę, dlatego że tak naprawdę to zapłaciłabym za te dwie bluzki ponad dwie dyszki. Także naprawdę super promka, więc można powiedzieć, że pierścionki i tą bluzkę jakby mam, można powiedzieć, za free. Także to by było to, co z New Looka. Okej, poczekaj. No i później zaszłam do Tesco, a w Tesco sobie zakupiłam oczywiście serek żółty na kanapki. Wzięłam sobie krakowską, do środy z palcem w nosie i wytrzymam. Pierogi ruskie, będę miała spokojnie na 2 dni. Także tą wzięłam sobie kubusia, bo uwielbiam, to jest bananowy carrot apple. Uwielbiam bananowego, markwiowo-bananowy kubuś. Dalej zakupiłam właśnie dzieciaczkom, słuchajcie, rzeczy już do szkoły. I zakupiłam tak, Grackowi 2 pary spodni, one były po 11 funtów, mam nadzieję, że tylko będą dobre, bo wzięłam mu większe. No i oby nie były, ale on jest wysoki, ale szczupły. No zobaczymy, no jak nie ten, to najwyżej, no już pewnie nie oddam, bo może będzie za późno, chyba że jeszcze potrzymam paragony, zobaczymy. W każdym razie wzięłam mu 2 pary spodni. Na początek w zupełności wystarczy. Tutaj wzięłam Oliwce 2 koszule, białe z krótkim rękawkiem, piątaka te koszule. Dalej Gracjanowi wzięłam 2 koszulki, takie co oni noszą do szkoły, one były po 3,50 za 2 sztuki. Oliwce spodnie nie biorę, dlatego że ona nie kupuje za tych takich szkolnych, tylko lubi leginsy po prostu czarne. No i Gracjanowi też 2 koszule na krótki rękaw, one też były po piątaka. Także tak by się to prezentowało, ciuchy szkolne mam trochę z głowy. Jeszcze tylko jak wrócą, to im domówię szkolne takie bluzy, jak oczywiście będą chcieli, bo Gracjan ma sweterek, a Olivia będzie chciała bluzę, tą taką hoodie z kapturem, z emblematem szkolnym, to im po prostu zamówię w szkole. No i to by było na tyle z moich zakupów. Biorę sobie witaminki i przejdę z Wami teraz do pokoju nagrywek, dlatego że zobaczymy sobie, co przyszło w tamtej przesyłce.